Luźnik na całego, jak widać. Fajnie mi tutaj tną kwiatki. Elegancko to robią, jak widać. Smakują im. Także tradycyjnie u mnie, jak co roku, gołąbki mają wakacje. Teraz Nero troszkę ich tutaj przegoni. Skurczybyk, a się cieszy. Jego pora na trening. Jego godzina. Dobry pies. Co jest? Zaraz kąpiel młodym zrobimy. Mamy dzisiaj wolne, także lot się nie odbył. Jak widać, pogoda jest bardzo, bardzo kiepska. Po całej trasie jednakowo co chwilę deszcz pada. Także nie było najmniejszego sensu. Myśmy sobie odpuścili. Po rozmowie z prezesem i z kilkoma hodowcami szołówki stwierdziliśmy, że nie ma co ryzykować. Tamten lot był dość wymagający. Także bez ryzyka. Jeszcze możemy za tydzień jeden lot zrobić. Może się uda. A może się nie uda. Zależy wszystko od pogody. Nic na siłę. Jeśli warunki miały być kiepskie, też się lot odwoła i prawdopodobnie może być tak, że sezon zakończymy po trzech lotach. Wiadomo, no szkoda jeszcze jednego lotu. No ale wiadomo, jak to jest. No. Trzeba patrzeć na ogół, jak się wszystkim w oddziele wiedzie. Także bierzemy się za kompanię młodzików. Fajnie zleciało, szybko. Jak widzimy, mutki ładnie wyglądają. Nic mi nie brakuje. W sumie zostało 60 sztuk. 10 zginęło z tamtego lotu ostatniego. Druga seria była z tamtego lotu. Myślę, że chłodzenie zadecydowało, te kilka minut straciłem na wejściu tej czołówki, no i to zadecydowało o wyniku. No ale uj, to trudno. Pierwsza seria w GMP była, druga seria chyba 7 z 50, także nie było źle. Jak dla mnie to był lot taki typowo selekcyjny. Z tego lotu gąbki naprawdę fajnie przygotowane, zdrowe, miały okazję się pokazać. Z tego, co z moich rozpisek wynika, to brakuje tych gołębi, które po prostu troszkę się obijały, ja to muszę delikatnie powiedzieć. No bluta te słabo trenowały, no i nie ma ich niestety. Coś musi zginąć, selekcja musi być. Fajnie było, żeby mi została 50 po lotach. Żeby ten jeszcze jeden lot zaliczyć i żeby 50 sztuk zostało. Najlepiej tak nawet, żeby więcej było samców niż samiczek, no ale kto to wie, co tu się może wydarzyć. Tego nie wie nikt. Jak oczywiście lot się w ogóle odbędzie, no nie? Ta moja ekipa wygląda,
koledzy się mnie pytali, co dawałem na ornitodze. Ja powiem tak, raczej staram się w ciemno nic nie podawać, zapobiegawczo, nigdy. No ale byłem zmuszony szybko działać, no bo jednak wiem, że coś jest nie tak. No i dałem stary nasz polski lek, tak zwany popularny bardzo, Doxy RW. No i ten lek mi się wydaje, że pomógł. Było około 8 sztuk takich z objawami ornitozy. Tutaj 8 sztuk dostały jeszcze indywidualnie tabletki Ornitabs i dostały kropelki do oczu i do nosa. Te, co są do ludzi dostępne, takie ostatnio popularne. Także dostały i tabletki, dostały i kropelki, te 8 sztuk. No i dosłownie po jednym, po dwóch podaniach im przeszło. No to tamten był, dwa tygodnie temu był ciut słabszy, właśnie dlatego mówiłem, że jednak na prędkości się to odbiło, no bo jednak całe stado dostało ten antybiotyk, jakby nie był antybiotyk. No i troszkę głębiej były wolniejsze, no ale ważne, że lód był tamten dwa tygodnie temu dość lekki, także strat żadnych praktycznie nie było. Wszystkie gąbki się zameldowały w domu. Także tak to zrobiłem. Ogólnie ja daję antybiotyki, zawsze staram się jak już odrobić jakieś badania, no ale jako tak dawno już takich badań nie robiłem, no bo nie było potrzeby, bo gołębie były zdrowe. No ale liczyłem się z tym, że w koszu jednak coś złapią. Niestety, ale nie wszyscy, można powiedzieć, tak dokładnie patrzą jednak pod nasze gąbka, czy coś im dolega, czy coś im nie dolega. Też nie wszystkiego komisje zawsze wiadomo dopilnują, żeby gołębie były na 100% wszystkich zdrowe, no bo wiadomo, nieraz coś tam się przeoczy, starczy jedna osobna sztuka z takimi objawami, które nawet na zewnątrz może nie widać, a jednak mają w środku, ale hodowca dobrze o tym nie wie. No a później wiadomo, no są straty z takiego lotu, no bo nic innego gołębie osłabione na locie takim wymagającym, jakby ostatnio 200 pod wiatr całą trasę, no to niestety, ale jeśli coś im było, no to miały problem, no nie? No i dzisiaj ich nie ma przeważnie. No i tak, myślę, nagram jakiś filmik, żeby nie było, że niedziela, a nie daje się znać, że coś się dzieje w hodowli, także filmik jest. A to przy okazji przypomnę tutaj się, że ruszyła Poczta Polska, wysyłki gołąbków, tam ochmutki mam wyzamawiane. Trzeciego lęgu z rozpodu, czekają na odbiorców. Oczywiście jeśli się odezwą, bo ja tam nie mam zamiaru nikogo tam jak to powiedzieć, się narzucać i wyzwaniać i tam wszyscy twierdzą, że moje filmiki oglądają, także jak słyszą to co mówię, no to się za parę dni pewnie odezwą i będziemy wysyłki robić, będziemy gąbki wysyłać. Tam mniej więcej mam popisane co jak, kto zamawiał ile sztuk. Także jeśli by się ci koledzy nie odezwali, no to wtedy będą gąbki jeszcze wolne dla innych hodowców, którzy będą chętni nabyć z mojej hodowli. Tamte z tego co pamiętam mam chyba 3 aukcje charytatywne, co obiecałem po sezonie właśnie też mu pomódku tam oddać. Ale gdzieś te numery telefonu ciężko mi odszukać, bo mam w kontaktach około tysiąca kontaktów i tak zacząłem przewijać, ale nie mogę znaleźć tych konkretnych osób. Także te osoby gdzieś tam w telefonie na pewno mam zapisane, to bym bardzo prosił, żeby się odezwały i postaram się te gąbki wygrane na tych licytacjach też powysyłać. No to tak przy okazji tylko mówię. No i polotnika młode też są zamawiane. Także polotnika dopiero będą młode za jakieś 2-3 tygodnie. W tej chwili są wszystkie poobrączkowane. Także obrączkowane są, wiadomo, muszą być odstawione, muszą być, postaram się je zaszypić, tak żeby były pewne, zdrowe do wysyłki. Oczywiście rodowody postaram się wszystkim powypisywać, jak zawsze. No widzimy, że kąpiel im strasznie pasowała. Nie robiłem kąpieli, bo przed lotem się bałem kąpiele robić, bo jednak jak tam były jakieś objawy tydzień temu po chorobie, no nie?
jakby nie było, parę szczur miało tarnitozę, także bałem się kąpiel robić, bo wtedy we wodzie taką, we wodzie by to się mogło jeszcze bardziej na całe stado rozpowszechnić i mogłoby jeszcze więcej gołębi zapaść te tematy. A dzisiaj mamy pauzę, także myślę, że zaryzykuję i taką kąpiel jednak im przeprowadzę. No ale z tego co widać, to chętnie się kąpią, także myślę, że zbytnio nic im chyba nie dolega, tak mi się wydaje. Oczywiście rytm treningowy jest zachowany. Na tygodniu wywózka jedna była w czwartek. Teraz na tygodniu też jedną wywózkę zrobię. Obroty normalnie koło domu staram się wykonywać. Także gąbki sobie latają po tej godzince bardzo chętnie. Aby fajne stado się wyklarowało. Ekipa mi się wydaje, że powinna być dość fajna na rok 23. Stary zostało też ponad 60 sztuk. Także będzie, myślę, że koło setki nawet do lotu. Także zachowana jest takie mniej więcej ilość, jaka u mnie zawsze była. Chociaż nie ukrywam, że będę robił jeszcze selekcję. Na pewno jeszcze nie wszystkie te młode, które tutaj są, aby loty obleciały, to jeszcze zostaną, no bo ja coś tam mi się będzie bardzo nie widziało w ręce, czy coś tam nie domagało, no to niestety będzie musiało stado usunąć. To samo i gołębie dorosłe niby są już po wstępnej selekcji, ale to jeszcze pierzenie wszystko pokaże. Rozpód oczywiście już też dawno wyrozielany. No, także też kilka gołębi z rozpodu musiało zostać zredukowana, delikatnie mówiąc. No ale to jest normalna sprawa. Staramy się iść nie w ilość, tylko cały czas w jakość. Także staram się, żeby gąbków było coraz to mniej. Do tego będę dążył sukcesywnie, żeby w rozpodzie mieć gołębi coraz to mniej, a jednak młode puszczać sobie po gołębiach lotowych coraz to więcej. Takie mam założenia na przyszłość, że jednak będę stawiał nam młodziki po gołębiach typowo lotowych. Stopniowo w rozpodzie będą tylko wyłącznie praktycznie gołębie z moich linii najbardziej sprawdzonych, które najbardziej się wykazywały na lotach. Tylko pojedyncze sztuki tam od kolegów zaprzyjaźnionych hodowli, z pewnych hodowli. Pojedyncze sztuki będą dokładane do moich najlepszych gołębi. Tak to sobie już od jakiegoś czasu zaplanowałem i tak to robię. Planuję mieć na drugi rok około 20 sztuk tylko w rozpodzie. Ale to wszystko przyszłość. Ale coś trzeba planować, coś trzeba robić, no bo jednak wiadomo. Kuracji żadnych nie będzie robione. Tylko będzie robione prawdopodobnie szczepienie, jak zawsze co roku, na salmonelę, całe stado. Ale to dopiero po oddzieleniu młodych, po praktycznie przepierzeniu, około pewnie listopada będą szczepione. No jest ekipa fajna. No ale teraz cały czas już będą dostawały za jakiś czas. Tradycyjnie u mnie Tomben Gold, kwiat siarczany, maślankę. No i tam posypki różne na karmy, na pierzenie z Dolfosu i jeszcze inne kilka. Takie miksy będę im ładował, żeby jak najwięcej było takich różnych minerałów, żeby się jak najbardziej fajnie spierzyły. Karma u mnie typowo pierzeniowa będzie szła. Ja tam na tym nigdy staram się nie oszczędzać. Karma idzie u mnie oryginalna, nie jest jakaś tam rozmajana z jakimiś ziarnami zwykłymi, tylko po prostu jest najwięcej drobnych ziarenek oryginalnych, także wtedy głębiej wiem, że dostają taką karmę, jak ma być. Chociaż tą karmą też różnie bywa, nie? Ale ja akurat z tej firmy, z którą współpracuję już od dłuższego czasu, jestem jak najbardziej zadowolony. No i byłoby na tyle, widzicie, no gąbki fajnie się wykąpały. Po południu będzie pogoda, oblot zrobimy. Jak nie będzie pogody, będą sobie odpoczywały. I jutro pewnie rano patrzymy na pogodę, ma być fajnie. Chociaż tutaj dwa oddziały ode mnie z okręgu mają loty w poniedziałek. Także muszę z oblotem uważać, żeby sobie jakieś sobie byka nie szczelić. W takiej porze wpuścić, żeby
Te głębie jednak się nie chyciły czasami z jakimiś głębiami z lotu. Ale to puścimy w takiej porze, żeby była pewność. A raczej rano tam o 7 głębiej nie ma szans, żeby tu na niebie latały, także będziemy oblupienie robić. Poniedziałek, wiadomo, no pogoda fajna, no ale po kilku telefonach, tam szczególnie z prezesem, kilkoma podostami z czołówki, no stwierdziliśmy, że jednak trzeba się liczyć z tym, że hodowcy pracują, no nie? Hodowcy pracują i niestety praca jest najważniejsza. Koszowanie w niedzielę wieczorem nie każdemu też pasuje. Rano byłby lot w poniedziałek, ludzie w pracy musieliby sobie wolne załatwiać. A to nie zawsze teraz taka jest, że łatwo takie tematy. Są sprawy ważniejsze. Jak to jeden mój kolega mówi, nie ma gołębie. I praca jest najważniejsza, żeby rodzinę utrzymywać. Także nie chcieliśmy hodowców w tym temacie niepotrzebnie denerwować. Także zdecydowaliśmy, że darujemy sobie ten tydzień. Lot się nie odbędzie w poniedziałek, tylko prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę za tydzień, jeśli warunki ku temu będą. No jak widać, wykąpane, za chwileczkę wanienki im zabierzemy i to byłby na tyle. Także wszystkie tematy mniej więcej omówione, tydzień zaliczony, lotu nie ma, ale jest troszkę poopowiadane, co się w hodowli dzieje. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłej niedzieli. No i udanych końcówek lotu. Tych ostatnich, chociaż niektóre oddziały zakończyły dawno. Rok bardzo trudny, szczególnie na gołębie młode. Naprawdę to co się dzieje, to jest jakaś kurde katastrofa w Polsce, co się słyszy. Mam tu takich zaprzyjaźnionych kolegów z oddziału sąsiedzkiego naszego okręgu. Konkurs trwał 39 godzin. I z tego co ja nawet brakło im chyba 140 gołębi do zamknięcia konkursu. Także tylko kolegom współczuć. Dosłownie tragedia, no. Tragedia. Nigdy takiego w życiu jeszcze nie przeżyłem, żeby taki lot zaliczyć. Chyba nikt nie wie, co to spowodowane było tym tematom. Jest na temat kłótnia na Facebooku. Ludzie mają różne tam teorie. Moja teoria jest cały czas jedna i ta sama. Ja twierdzę, że to jest wszystko spowodowane wojną na Ukrainie. W tej chwili mają taką technikę. Te radary sieją praktycznie po całej Europie. To nie to, że loty są tylko w Polsce takie nieudane. W innych krajach mam też kolegów, też twierdzą, że mają bardzo dziwne loty gołębi młodych. Niektórym wychodzą idealnie, perfekcyjnie, niektórym się trafiają katastrofy. Także przyszło nam żyć w bardzo kiepskich czasach. Jak nie COVID-y, to ptasie grypy, teraz znowu wojna, straty w gołąbkach. Miejmy nadzieję, że wszystko jakoś się będzie pomału układało, że będzie coraz to lepiej, a nie coraz to gorzej. I że będzie jeszcze więcej przyjemności z tego chowania tych naszych gołąbków niż na tą chwilę, bo momentami to się faktycznie odechciewa, jak się tak słucha, co to się dzieje w tych wszystkich rzeczach związanych właśnie z hodowlą i nie tylko. No ale nie będziemy tutaj nic politykować, nie mam nawet zamiaru takich rzeczy tutaj na kanale swoim robić. I też komentujący proszę tam w komentarzach, żeby tego nie robili. Wyniki z okręgu już są praktycznie podsumowane, zweryfikowane. Czekamy na pliki gotowe, wtedy wstawimy je na stronie internetowej. Była weryfikacja parę dni temu, chyba w czwartek. Także byłem na weryfikacji. No muszę się pochwalić, że jest się z tego wszego cieszyć. Jeden pewnie z lepszych moich sezonów w lutach gołębi dorosłych. Także będzie wszystko za parę dni pokazane. Także na tą chwilę byłoby tyle. Ten film się robi troszkę już za długi, mi się wydaje. A nie chcę, nie o to mi chodzi, żeby długo trwał. No bo teraz się ludzie troszkę zniechęcają oglądaniem. Zawsze mi tu piszą oczywiście, że jak najbardziej nie się zniechęcają, że mogę sobie mówić. No nie, ale tak myślę, że jednak damy spokój. Także pozdrawiam wszystkich na tą chwilę. Dobre loty.